Cześć, witam Was drodzy widzowie w kolejnym odcinku z serii Far Cry 6 i serdecznie Was pozdrawiam przy okazji. A sam koniec z tą grą zbliża się nieubłaganie. Dzisiaj mamy się zakraść do willi Castillo. Czekają dla nas tam służby specjalne, wojska specjalne Castillo, czy jak to zwał. A wiemy to z poprzedniego odcinka po prostu. Ponieważ w poprzednim odcinku nie udało nam się tam dotrzeć niezauważonym, więc dzisiaj spróbujemy ponownie tego dokonać. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie lepszy okres. Tu mamy kotwiczkę. Okej. Moglibyśmy wodą się udać. Tu mamy, możemy się wspiąć. Okay, I'm in position. You need to get past the wall and do it without getting caught. You are a panther, Danny. No one can touch you. Any actual advice? The gates through the wall will be locked. Find the key, Danny. Like some kind of key finding panther. Suerte. Czy ja się tu wspinam tą kotwiczką, a tu chyba naokoło można przejść. Ale dobra. Zróbmy sobie malutki rekonesans, oznaczmy jakieś cele. Kurczę, i ten jak na złość nie chce się ruszyć. Nie wiem, czy jest sens to ciało stąd zabierać. Czy po prostu udamy się dalej? Wiemy już, gdzie klucz jest. Albo karta dostępowa z poprzedniego odcinka. Tu wiemy, że nie można chojraczyć i atakować wszystkich. Can't have a private villa without a massive security wall to get through. Just the key I was looking for. Śpi, śpi, spokojnie, przyjacielu. Mam nadzieję, że to ten oznaczony na czerwono był, co tam śpi. Na minimapie. Ciekawe, czy bez tego klucza byśmy się dostali. Jak wiecie to, moi drodzy, to dajcie znać w komentarzach, czy to było niezbędne zabranie tej karty dostępowej. Zablokowane. Którędy my się tu przedostaniemy? Tak naprawdę teraz jestem w kropce trochę. Okej, oni są tam oddaleni. Tutaj też niby oznaczone na czerwono, czy jakiś snajper. Dałbym sobie rękę uciąć, że kogoś widziałem za tym murkiem. Dobra, spróbujemy szybko wyłączyć ten alarm. Zbliżają się, pytanie, czy zdążymy. A czy oni zauważą, że my alarm wyłączyliśmy? To jest dobre pytanie. Tak coś mi się wydaje, że my nie musieliśmy, mogliśmy
włączyć tamte drzwi tak naprawdę i byśmy też przeszli, że ja nie pomyślałem, żeby tam spróbować. Copy, Danny. Let's move. Who the fuck knows what Castillo's doing to Clara? Easy. You need to remember that these grounds are patrolled by Anton's elite killers. Your uniform is useless now. And if you get discovered, Clara dies. Shit. Right. Breathe, Danny. I got your back. Special forces. Coño. Okay, Clara. Where the fuck are you? No backup now. Pytanie, czy tutaj jeszcze kogoś mamy? Już nasz mundur nie jest skuteczny. Where are you, Clara? Standardowo. Nie wejdziemy sobie tak prosto. Czy tam kogoś w oddali nie ma? Najgorzej jakby znaleźli te ciała, już jesteśmy tak daleko. Gracias. Czyli udajemy się na pierwsze piętro. Pytanie, czy to były moje kroki, czy ja kogoś kroki słyszałem? Już sam nie wiem w tej grze, naprawdę. Nieraz nie jest to... Pytanie, czy Castillo tutaj znajdziemy tak naprawdę na tym obszarze. Jakbym ciągle słyszał gdzieś kroki. Nie wiem, jakie wy macie wrażenie, widzowie. Dobra, chyba już jesteśmy. Mam nadzieję, że to będzie wszystko. Jeszcze tylko pozostanie wydostanie nam się stąd. Stop staring. Sit. Danny. Sit down. No jakby Castillo nas czekał. No lies at my table. And so, no lies for you. I have acute leukemia. I was diagnosed 13 years ago, but there was a doctor. He promised what we are all so desperate for. Time. But it wasn't enough. Was it, Diego? Papa, I don't want to hear this story. I needed insurance. But the irony was, I hated kids. But Maria, Maria, she had a way with words. And here you are, Neo. 13 years strong. And what happened next, Diego? The vivero stopped working. When? 6 months ago. Mi más sentida condolencias. No lies at my table! I will be gone. But he... He will see the vision through. Won't you? Truth or lies? Always truth. You're a fucking monster. Ah, I think that was truth. Danny, watch my little firefly dance. You know, when I captured Clara, I thought I had won. But it took my son to show me what was right before my eyes. You. You are Libertad. I'm just a guerrilla. No lies at my table. You're a legend. They tell stories about you. Come on.
You are their hope. And now, you will become my hope. You're kidding, right? You still don't get it. I told you to leave. This is your fault. You want her to leave. You will accept the rank of general in my army. You will be my hope, my legend, my Danny Rojas! No naprawdę, Castillo wygląda tutaj na bardzo chorego. It's one fucking yara! Let us pick our own future! You're just some sick, dying old man. And you poor kid. Your brain must be so fucked up with this poison. No eyes on Anton. I'm taking out the kid. Juan. Who are you talking to? I'm taking the shot. Juan, no! Get him, Danny? Juan! Clara's hit! No, 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 no! Talk to me, Danny. Oberwała to trochę mało powiedziane, to... She's chyba dead. Nie ma co zbierać. Juan! No w głowę chyba się nie dziwimy, że zmarła. Come mierdas! Załatwmy to, postarajmy się przynajmniej po cichu. Za mną, no patrz jak się tu skradają. O kurde, co ty ziomek tu strzelasz? Lecimy po ciebie. Kurcze, co z moją sternością dziś? Jeszcze helikopter, fantastycznie. Czy kogoś tutaj mamy? Ktoś tam niby się skrada. Ale czy ja chcę stąd wychodzić? No niekoniecznie chyba w tym momencie. Gaś Arhani, Dani, dajemy czadu. No przeładowuj. Aż ślady pażur zostawił. W ten sposób zaraz nam się amunicja skończy. Leczenie. Dobra, tu na chwilę mamy okazję odsapnąć w tym całym ferworze walki. Kurczę, no schowali się, pochowali się wszyscy. Oni chyba teraz dokładnie nie wiedzą, w którym miejscu ja jestem. Dobra, ale nie wiem, czy ja chcę stąd wychodzić. A, z maczetki. Raz chociaż. Answer your fucking phone, Juan! Fuck! Dokładnie, Juan, byś nam pomógł tu. Daję czadu ta broń. A co ty tu? Tu jeszcze trochę ich jest.
Kurde, bombardują nas, drodzy mili, mam takie wrażenie. On my way. Na dziedzińcu? Że jak? To już wszystkich rozwaliliśmy? No nie było to jakoś nadzwyczaj wymagające zadanie, ale szkoda. What happened, Danny? Naszej koleżanki. Naprawdę wielka szkoda. You think I'm a fucking idiot? You don't care about the goddamn kid. You just don't want La Revolución to end. We had her, Danny. He wasn't part of the plan. You are exactly what I said you would be. A junkie. You can't quit. Just like me. I am nothing like you. Not yet. Clara is dead. But we have the Eagle's Nest. This is where we'll launch our attack on the capital. What are you talking about? Co myślicie, na stolicy zaatakować w tym odcinku? Like it or not, you are Libertad Jefa. So either walk away right now, or lead us to fucking victory. We never talked about killing the kid. Where are you going? To finish what she started. Czyli chyba dziś na tą stolicę. Zasada 83. Nie pamiętam, czy wszystkie były 83 zasady wymienione. Chyba nie. Clara dreamed of to jakaś retrospekcja chyba w tej chwili. When I met her, I wanted to get the fuck out of Yara. But she told me what we're fighting for. She explained it really well. And fighting with you has been great. Just great. I got teraz przypomnienie chyba tak we wszystkich postaci. If you're old or if you're young, that's okay too. I like all of you. What I'm trying to say is we're going to win. I promise. Shit, you're really bad at this. Yeah. Wow. Danny, Clara was a great leader, but there's a reason we joined Libertad. We're with you, Jefa. Now, let's take our country back. No to odzyskajmy ten kraj. Viva Libertad! Viva Libertad! Love you, Danny! We got you, hero. No coraz większym. Wydaje mi się, że już mały kroczek do końca przygody Dani na Jarze. Like looking in a mirror, no? Get some rest, compay. Be the legend tomorrow. Okej, tylko pytanie, czy już tam będziemy na miejscu się dostać jeszcze, jakaś przejażdżka? Szczerze, chyba bym wolał być już na miejscu. Co to jeszcze, przemówienie El Presidente? Zdecydowanie. Señor Presidente, we must consider your safety. Libertad is surrounding the capital. We need a clear view of the sunrise from here. Sí, señor Presidente. I want yarns to catch the horizon. At every intersection. I have several boats prepared. If we leave now, we can have you and Diego. This is the wrong design. I said Pereira, not Van Allen. Do not pollute Esperanza with my father's obsession with Art Deco. Your eye is impeccable, Señor Presidente. Please, you must listen. At least the boy must be. Enough! Why can't you see it? Let's take a look at the plaza again. Something modernist, like Genere. Już nawet pluje krwią. Naprawdę źle. Na pytanie, czy go szkoda, czy nie? Chyba nie, więcej krzywdy jednak wyrządził na Jarze. Okay. Here we go, Danny. Fantastycznie, w jaskini lwa, ta. Beret rewolucjonisty.
Hamizelka rewolucjonisty. Nie miałem kawice rewolucjonisty. Co powiecie na to, jak zaraz się przebierzemy w to wszystko? Chyba tak zrobimy. You are the voice of this revolution. And who the fuck are you, viejo? Legend of six. Dobra, czyli co my musimy ogarnąć tutaj? Arsenał. To już nas ubrano w to, fantastycznie. Tutaj spluwka. Czemu by nie? Wejdziemy sobie do stołu. Szkoda też, że tych broni wszystkich dodatkowych jeszcze sobie nie wytworzyliśmy, ale no nic. W tym wypadku wyruszamy już. How about you make me one of those supremos? Juan, jak do ciebie zagadać w tej chwili? I'll call it La Espada. That's fucking original. It'll be small, but angry. And it'll spray knives and smell like a horse. Does anyone like you? You want to know why I followed Clara? She had a vision. It's because she's nothing like me. There are too many Juans in this world. Too many Antons, and maybe too many Dannys. There will never be enough Claras. Danny, you ready to break a country? Chyba już nie mamy wyjścia, co to za pytanie. No nie cofniemy się na ostatnim etapie. Pytanie, czy damy radę? Co to za kotek na tym pontonie, narysowany na niebiesko, znak rozpoznawczy Libertad? Last time I was on a boat ride like this, Clara told me I should go work in a Yankee supermarket. She was fucking with you, Danny. She knew exactly who you are. She also told me that she would never live to see her vision of Yara. Clara did everything with eyes wide open. She knew what she was signing up for. She should be here instead of me, Juan. You're allowed to miss her, Danny. Just don't get lost in the clouds. We take Esperanza for Clara. Viva Libertad! Viva fucking Libertad! Trochę tutaj te wody zaminowane. Vamos, Acere! We've outstayed our welcome. Hey, that's my fucking life. Mniej tutaj będę opowiadał, bo jednak trzeba się skupić, tu nie wiadomo ile na nas żołnierzy czeka. Coś tutaj niby jest. Na górę chyba nie bardzo chcemy wychodzić. Aś kurde, myślałem, że to żołnierze. Nice one, Espada.
Our squad breached the capital. Castillo's forces are not letting up. Be ready. Eyes open, Paolo. Mam nadzieję, że amunicja tutaj będzie na każdym kroku. Radio Libertad is live for Mr. Lanza, Danny. Copy, Paz. You good? I puked 6 times. I'm dehydrated and I'm scared shitless. But you know, revolution and stuff. He's fine, Danny, and don't you worry. We're cooking up a sweet soundtrack for destruction. Let's speak some truth. You on? I copy, Elena. We've cleared the perimeter. Zamorel has your back. And Libertad is fucking grateful. Monroe would have fucking loved this, Danny. Batter up, Yelena. Batter up. Danny, you ready? Ready as I'll ever be, Lucky. Never thought I'd be storming the capital twice in a lifetime. Czy tam jakiś czołg nie jest w oddali? Juan, dajesz z nami? When we are all free. See. Już długo nie pamiętam, kiedy się tak skradałem. No. Świetnie. Co tam jeszcze się siedzi? Jakiś moździerz słyszę. Może jakoś górą się uda tu przejść. Się rozglądam, gdzie ktoś tutaj jest. Fantastycznie, snajper. Jasne, czemu nie? A jakbyśmy weszli na ten budyneczek sobie do góry, zeszli bokiem, ja z tym czołgiem nie chcę się wdawać w jakąś walkę. Chyba nie bardzo. Kurczę, nie mamy. Okej, tu mamy przejście. Kurczę, tak co chwilę się zatrzymuje. Czy ja mogę sobie zmienić tu arsenał? Gdzie ktoś z tyłu tu strzela? A przecież jest Vivaro. Na czołg to jednak za słabe. Juan, Yelena, stay here. Nobody gets past. You understand? Kurde, w ten sposób tu zaraz, drodzy mili, zginiemy.
Zaraz jesteśmy. Keep your head down. I'm coming to you. Gracias. Coño, here they come. Tylko gdzie macie te helikoptery? Got yourself into trouble, Danny? How long? Nie widzę tych helikopterów. A ze snajperki też sobie warto przypomnieć. Dobra, i my chcemy z tą bronią podążać chyba. Znowu ktoś ewidentnie do mnie celuje, a ja nikogo nie widzę. To jest najlepsze w tej grze. No wychyl się. Bawimy się w kotka i myszkę. W końcu hedzik jakiś. Ło! Dani, dobra, chowajmy się. Nie było to najlepsze z mojej strony. Tu strzały. Moździerz znowu, cholipa. Też musicie go mieć. Paulo, secure the high ground. See, Dani, I see it. Lucky mama, watch his back. I'll keep him in one piece, I promise. Kill me! Nie no, przednia zabawa tutaj, muszę być trochę bardziej skupiony niż zazwyczaj. Też to mi się bardzo podoba. Przedostaniamy się w końcu do tego centrum. Gdzie wy jesteście? Znowu zdobyliśmy jakieś punkty dodatkowe. Dobra, tam była amunicja, się jeszcze drodzy mili po nią cofnę. Widziałaś tam kogoś, kochana? Dobra, już chyba niedaleko jesteśmy. Ale to nie wygląda mi na finałową akcję. Zdecydowanie nie. Hu. Dobra, mamy się niby tam przedostać. Którędy? Budynkiem. Co chwilę pod drogą amunicja, fantastycznie, czyli tutaj... ...się raczej nam amunicja nie skończy. Już muzyczka leci. Jest okej. Okay.
wychyl główkę. Fantastycznie. Kurczę, muszę się na chwilę ukryć, bo tu helikopter chyba jakiś naparza. Ale nie widzę go na mapie, z której strony ktoś tu nas obstrzeliwuje. Tym to my się nie pobawimy. I amunicja, tak zachwalałem, tyle amunicji, świetnie. Myślałem, że pod nogi sobie rzuciłem, drodzy mili. Snajper. Po snajperze. By się przydało trochę amunicji nam zebrać, bo w takim stanie to my nie przejdziemy dalej. Nie ruszymy. Żeby nie wpaść w to. Nie macie tu żadnej amunicji, serio? Tu jest skład FND. Czemu nie? Weźmiemy sobie pewnie standardowo pro. Czemu mnie to nie dziwi? Wszystko sobie poprzeładowujemy na akcję. Mogliśmy wziąć później w sumie uzupełnienie, byśmy mieli więcej tych naboi. Dobra, ruszamy jeszcze 125 metrów. Kolejny punkt kontrolny, fajnie, w razie byśmy zginęli tutaj. No uważamy jak najbardziej, tylko tu jest aż za spokojnie. Czyli to jest ten wieżowiec Castillo słynny. Zobaczymy, co nas tam czeka. It is time for all true Garans to stand up and defend the future. Soldiers! Yara has given you everything. Everything for Yara. Jasne, nie mogło być tak prosto. Czemu by to miało być? Kurde, ale mu się hełm rozprysł. Jeszcze tego tu lekarza załatwimy. Weźmiemy sobie amunicję. Chyba byśmy musieli ruszyć dalej. Gdzie ty, snajperku? Jak my mamy to zlikwidować teraz? A nie chcę tu iść pod ogień.
Teraz nie wiadomo, czy to tylko z tego działka, czy ktoś jeszcze do nas strzela. I po działku. I po amunicji również. Ło, jeszcze prezencik na sam koniec. Strzelba. Dobra, my mamy na górę. Na to wygląda, że idziemy na górę w takim razie. Ta, góra, góra cały czas. Ładnie weszło teraz. Gdzie jesteście? Ktoś u góry. Wyżej? Nie mogliśmy, zablokowane. Kurde, słyszę, mam wrażenie, głosy z każdej strony. Ło, najgorzej teraz. Ugaś. 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 Najgorzej, mówię wam, wlecieliśmy pod ogień. Ciągle tu biegają, cholipa. A my musimy udać się gdzieś na górę. Pierwsze i ostatnie strzały. Też wygląda jakby coś do przeczytania, ale nie bardzo mogę. Dobra. Kotwiczka, lecimy piętro wyżej. Z dwóch stron najgorzej mogą nas zajść tak naprawdę. Co ty, Castillo, tam gadasz? Mocne mają te strzały, jednak to trzeba uważać, to już nie są przelewki. Okej, gdzie się pochowaliście? Pełno tu ich jeszcze, drodzy miliarz. No nie wiem co zrobić. No nic, chyba musimy ruszyć się do przodu trochę. Ło! Zdecydowanie to nie była dobra decyzja i jeszcze granat za nami. Okej, udało się jakoś wydostać. Ła! No nie, z wyrzutnią rakiet w budynku, koleś, ty jesteś poważny. Czuję się delikatnie bezpieczniej z amunicją.
Dobra, ktoś tu jeszcze jest zdecydowanie. Gdzie oni są? Na środku, winda nie działa, nie? Kierujecie nas w prawo dalej? Świetnie, ale tu się pochowaliście. The way to Castillo. I co, zabierze? Nie musieliśmy wszystkich likwidować? Faktycznie, kurde. Ale fajne zadanie, aż zapiera mi dech. You have killed thousands. Set my city on fire. Destroyed the dream of paradise. All that stands between you and the throne is me and my son. I'm no dictator. Lies. You're not Clara. Yara is burning, and you don't put out fires with free elections. He's about the same age I was when Nigarias murdered my father. I never thought that you would have to face what they put me through. I am sorry, Diego. You are my lion. Everything that I did to make you stronger. You are not going to kill him. He's gonna die anyway. Last lesson, Mio. There is one thing in life that will always be true. Do you know what that is? Death. Si. You will protect him. From your friends, from the monsters. He'll be safe, I promise. Lies. Diego! Jezu, co on zrobił? No, jestem w szoku, drodzy mili. Nie spodziewałem się, że tak to się skończy wszystko. Ja myślałem, że jednak Diego zejdzie na dobrą stronę. He shot Diego in the fucking chest! Oh, you gotta be kidding me! Forget the kid, Danny! Fuck you, he's bleeding out! Was he hit in the heart, Danny? Is he breathing? Lucky, I don't know, there's too much blood. Don't move, Danny, we're coming up! Come on. Może uda się jeszcze uratować Diego tak naprawdę. It's okay. It's okay, Danny. You were the lucky one. No, no. Move, Danny! Lucky, what's happening? Shh! I don't want to be the one to say this, but... what do we do now? Yara needs a leader. Until we can hold elections. There's only one person I trust in this room. You better not say yourself. Yara is yours, Danny. Lo siento. No, it's not. I'm not a politician. Clara was. Maybe you are. The only reason we are standing here is because we didn't wait for one person to solve all our problems. When tyranny is law, revolution is order. Where are you going? Yara is yours. Don't fuck it up. Sam bym się w sumie nie podjął takiego rządzenia. Czy tu jeszcze będzie? A, zasada 16. Ale co najważniejsze, dokonaliśmy tego, co było celem w tej grze. No i oczywiście przeszliśmy Far Cry'a 6 wspólnie całego, z czego niezmiernie się cieszę.
To fallen heroes. To her Yara. You know, Danny, there's never gonna be an election. There's plenty of Castillo's friends out there who want to make sure of that. You wanna go hunting? It's like I'm looking in a fucking mirror. Once a guerrilla. Always a guerrilla. I ever tell you the story of the time Santos smuggled me into Uganda so I can steal him a goddamn... Dobrze, to by się przydało trochę małe podsumowanie na temat gry tej, czy ona mi się podobała. Myślę, że była fajna, potrafiła czasami nas zaskoczyć, pokazać jakieś przewroty akcji, fajne były strzelanki te takie zorganizowane. Ale czy bym zagrał w tą grę drugi raz od początku? No myślę jednak, że nie, to by nie był najlepszy wybór. A tymczasem będziemy się żegnać, ja mam nadzieję, że seria wam się podobała. Jak się wam podobała, piszcie w komentarzach. Cześć, do zobaczenia.